Wody przybyli na spotkanie konsultacyjne, drugie spotkanie dotyczące modernizacji państwa ulicy, ulicy Sobieskiego, która to od przyszłego roku powinna ruszyć i powinniśmy już pierwsze efekty przebudowy pierwszego na pewno etapu Sobieskiego zobaczyć jeszcze w przyszłym roku. Szanowni Państwo, zobaczę, przepraszam, coś mi tu podwójnie się wyświetla, będę teraz dobrze. Dobrze, będę bliżej trzymał mikrofon ust, powinno mi lepiej być słychać. Chciałbym na początku przedstawić moich współpracowników, pan zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, pan Jarosław Murgała. Jest pani rzecznik prezydenta, pani Magdalena Jaworska-Nizioł. Widzę też na sali, bardzo dziękuję za przybycie panu, przede wszystkim kierownictwu osiedla mieszkaniowego Rząs pod kierownictwem pana Andrzeja Burkiewicza, widzę pana radnego Tomasza Smolarka, więcej radnych, ostatnio było więcej, nie widzę. Witam Państwa. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się 23 października tutaj na tej sali, była pani projektant, gdzie prezentowałem Państwu pierwszą wstępną wersję przebudowy ulicy Sobieskiego. Pierwszy taki draft pokazywałem, gdzie są granice działek, jakie wstępnie na podstawie przepisów pani projektant może wyrysować koncepcję. Państwo na tej sali zgłosiliście wiele wniosków. Te najważniejsze może w tej chwili przedstawię. Po pierwsze, aby na uzbiegu ulicy Sobieskiego Konstytucji 3 Maja powstało rondo. Kolejny wniosek, aby przystanek autobusowy, ten, który znajduje się pomiędzy ulicą Gąsiorowskiego a ulicą Konstytucji 3 Maja, mniej więcej w tym miejscu się dalej znajdował. Pani projektant wtedy mówiła, że zgodnie z przepisami nie może bliżej skrzyżowania go przenieść. Aby pozostawić przystanek autobusowy i zatokę vis-a-vis szkoły, tam gdzie ona dzisiaj mniej więcej jest, ponieważ tam nie ma bloków mieszkalnych. Aby ruch autobusów dalej pozostał w jedną stronę, żeby autobusy nie jeździły w dwie strony, bo tutaj Państwo mówiliście, że mogą lusterkami się zahaczać. Jest w ogóle pas drogowy wąski. Aby no przede wszystkim, no to co wszyscy mówiliśmy, zwiększyć liczbę miejsc parkingowych, bo z tym nie tylko na Państwa osiedlach, no osiedlu, ale na wszystkich osiedlach jest taki problem. Był również wniosek któregoś z panów, aby ulica Sobieskiego była ulicą jednokierunkową. No i oczywiście pan jeden włożył też wniosek, aby była strefa spowolnionego ruchu, czyli ta strefa 30 na godzinę, taka jak to się wprowadza dzisiaj w miastach, aby również różne szykany powprowadzać, czy to poziome, czy pionowe i znaki ograniczenia prędkości do 30 na godzinę. Postaraliśmy się te wszystkie Państwa uwagi zebrać. Zrobiliśmy kilka spotkań w Zarządzie Dróg Miejskich, z panią projektant również. No i chcieliśmy Państwu zaprezentować to, co nam wyszło i bardzo proszę, abyście Państwo swoje uwagi oczywiście po prezentacji zgłaszali, będziemy je notować. Być może nie wszystko nam wyszło, nie wszystko żeśmy ujęli. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rondo, były duże obawy, czy ono się zmieści. Myśmy przestawili jakby ten zakręt ulicy Sobieskiego w lewo, w stronę centrum miasta. Okazało się, że w granicy działka, granica działki to jest ta linia zielona. Rondo się mieści, mniej więcej będzie miało taki kształt, a więc ten postulat i wniosek został przelany na kolejną koncepcję. Jest to kolejna koncepcja przebudowy ulicy Sobieskiego. Chyba dwa, nie jestem pewien, bo tych petycji wpłynęło różnych trzech w sprawie komunikacji publicznej, aby przystanek tu pozostał i dzisiaj mniej więcej na wlocie Sobieskiego w Konstytucji 3 Maja ten przystanek jest w tym miejscu. My lekko odginamy w stronę miasta cały pas drogowy, ale wprowadzamy przystanek w tym miejscu. Czyli autobus jadący z osiedla skręci w prawo, tutaj pasażerowie wysiądą, włączy się do ruchu i pojedzie do miasta. Bądź też ewentualnie jadący z miasta będzie miał dodatkowy wylot z ronda, wejdzie w ten przystanek i pojedzie dalej nowo budowaną ulicą Konstytucji 3 Maja w stronę Niszka. Czyli na przykład autobus linii 21, który biegnie z Niszka do szpitala, no będzie mógł sobie po prostu tutaj tędy przejeżdżać przez ten dodatkowy przystanek. Pozostawienie przystanku autobusowego po szkole. Przy szkole zostało to uwzględnione. Tutaj mamy szkołę na górze slajdu, na dole mamy zatokę. Ta zatoka
tu, dokładnie w tym miejscu pozostaje i będzie zostało to jak gdyby uwzględnione z pełnymi normatywami, jakie są według polskich norm dla zatok autobusowych. Kolejny wniosek, aby ruch autobusu w jedną stronę się odbywał, no został uwzględniony. Zatoki autobusowe, idąc od Konstytucji 3 Maja w górę, są tylko po lewej stronie. Po prawej stronie, jak Państwo widzicie, nie ma zatok autobusowych, ale planujemy miejsca parkingowe w tym miejscu, vis-a-vis tych zatok. Być może za jakiś czas mieszkańcy powiedzą, no jednak chcemy autobus w drugą stronę, chcemy, nie wiem, zmieni się w ogóle moda, tak? Zmienią się władze miasta, osiedla, będzie wola, żeby to jeździło w dwie strony albo z powrotem. Będzie można zawsze z tych miejsc parkingowych zrobić sobie zatokę autobusową. Tym razem już malując poziomą jakąś linię. Aby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych na osiedlu, dzisiaj, jeżeli sumujemy te miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Sobieskiego, jest ich około 220. Według tego, jak one stoją, nie według normatywów, tak, żeśmy ostatnio się spierali, bo pan kierownik Andrzej Budkiewicz policzył te miejsca i tam wyszło właśnie 270. 270, tak, według naszych tam wyszło nam 220, ale jak wspomniałem, polskie normy miejsce musi mieć 6,50 długości, 2,50 szerokości. Jeżeli linii tych poziomych nie narysujemy, to wiadomo, że auta będą gęściej parkować, więc dzisiaj szacunkowo jest około 220. Docelowo będzie ich około 340, czyli można powiedzieć, że będzie o 50% więcej miejsc parkingowych, jeżeli chodzi o samą ulicę Sobieskiego. Likwidacja niektórych przejść dla pieszych. Tutaj jest przykład, zostało to uwzględnione. Skrzyżowanie ulicy Łęgi Sobieskiego, tutaj mamy chyba pizzernię w tym miejscu, to wcześniej było tu jedno przejście. Pozostałe zatoki, jak widzicie, pozostaje jedno przejście, Państwo żeście je wskazali, aby tam jedno zostało, bo z niego najczęściej korzystają mieszkańcy. Prowadzenie jednokierunkowej ulicy Sobieskiego. Rozważaliśmy ten wniosek, rozkładaliśmy go na czynniki pierwsze i tutaj postanowiliśmy zaprezentować Państwu połowicznie ten pomysł, ponieważ z naszej strony jest propozycja, aby ulica jednokierunkowa była na odcinku Górnej Sobieskiego pomiędzy ulicą Doktora Łęgi a Doktora Łęgi. Czyli ten górny rząd by jeździł w tą stronę, natomiast ten cały tej niższy ulica Sobieskiego do Łęgi, tutaj do Łęgi był ruch dwukierunkowy. Oczywiście wiąże to się przede wszystkim ze zwiększeniem właśnie tej ilości miejsc parkingowych. Bo jeżeli tutaj będziemy mieli ruch jednokierunkowy, to zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie ulicy Łęgi wzdłużne powstają wszędzie miejsca parkingowe, a ulica będzie miała szerokość zwiększoną, bo do 4 metrów normalnie pas jednokierunkowej jezdni może być 3 bądź 3,5 metra. Ta będzie miała 4 metry, tak jak żeby też ewentualnie rowerzysta mógł sobie spokojnie jechać i autobus mógłby go wyprzedzić. Natomiast po jednej i po drugiej stronie mieścimy się przy takim rozwiązaniu w pasie drogowym. Mieścimy się z chodnikami, jak i też z zatokami autobusowymi. Strefa spowolnionego ruchu, no oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań. Wniosek ten będzie uwzględniony na etapie kolejnej fazy dokumentacji projektowej, czyli organizacji ruchu. Nie ma problemu, aby osiedle Rząs czy ulicę Sobieskiego objąć strefą 30 na godzinę i wprowadzić szykany pionowe czy poziome, żeby też nie było niebezpieczeństwa dla Państwa, dzieci, wnuków, no i was samych, tak? Szczegółowe rozwiązania plus dyskusja tych rozwiązań. Przejdziemy do tego punktu, ja to przełączę sobie prezentację. Chciałbym Państwu po kolei, tak jak żeśmy przejeżdżali metr po metrze, pokazać, w którym miejscu, co zostało w tej kolejnej koncepcji naniesione. I bardzo bym prosił na tym etapie, jak będziemy każdy fragment przejeżdżać, swoje uwagi zgłaszać co do rozwiązań w tej kolejnej koncepcji projektowej. Thank you.
chwilę to powiększę, żebyście Państwo też... Dobrze widać, dobrze. Jeżeli Państwo pozwolicie, będę siedział, bo muszę operować tutaj na komputerze, będzie mi znacznie łatwiej. Lotem, czy też wylotem może bardziej dla autobusów. Pierwotnie mieliśmy inną koncepcję, ja ją przedstawiłem kierownictwu osiedla, ale powiedziałem, że to rondo akurat ulegnie zmianie, bo pierwotnie mieliśmy jeszcze tutaj kolejny taki jakby pas, bus pas przygotowany. Natomiast zostało to w ten sposób zaprojektowane, że w tym miejscu będziemy się tylko i wyłącznie obracać. Oczywiście na tym chodniku zostaną postawione wiatry, czyli też częściowo od mieszkańców ulicy Gąsielowskiej w tym miejscu cały czas. Czyli autobus Zniszka będzie jechał tutaj, wjedzie na rondo, znaczy może inaczej. Autobus Zniszka w tym miejscu, gdzie pokazujemy się w tej chwili, tutaj pomiędzy peronem tramwajowym powstanie jeszcze peron. To jest po prostu w innej dokumentacji, ulicy przebudowy ulicy Kortową. Myślę, że na pewno 21 tak, czy pozostałe to będzie od Państwa już zależeć, czy chcecie, żeby on przez osiedle przejeżdżał, czy nie. Więc tutaj może powiększę w tej chwili, Państwo doskonale znacie swoje osiedle, to czy tu mamy chyba wjazd Gąsielowskiego w prawo, w lewo, tutaj mamy handel, pawilon handlowy i mamy od razu kolorem fioletowym, nie wiem czy u Państwa też jest fioletowy, bo czasami inaczej wyświetla na projektorze, tutaj mamy wzdłużne miejsca parkingowe z jednej i z drugiej strony ulicy Sobieskiego. Bo Państwo też sugerowaliście, aby część trawników zlikwidować, bo i tak mieszkańcy parkują na trawnikach. To też zostało ujęte w kolejnej koncepcji. Panie Prezydencie, czy mogę? Bardzo proszę. Ja mam taką propozycję, ponieważ dzisiaj po prawej stronie od ulicy od budynku Gąsielowskiego jest prostopadłe parkowanie i tam ta zielona granica, w prawo jest to teren spółdzielni, tak. W lewo jest kawałek chodnika i proponuje Pan parking, ale z parkowaniem nie prostopadłym, tylko wzdłużnym. Wydaje mi się, że to samochody mogłyby tam stać prostopadłe, dlatego że dość szeroki jest ten chodnik i te samochody by mogły stać i na naszym terenie, i na miejskim terenie. Czyli tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. Czyli propozycja jest, bo możemy ten chodnik tutaj, tym kolorem takim... zlikwidować. Zlikwidować? Dokładnie. A te zatoki pociągnąć, żeby były prostopadłe. I prostopadłe, i nawet jak... Bo chodnik i tak na terenie spółdzielni pozostaje. Pozostaje, on jest odnowiony i jest szeroki. I to nie stanowi żadnego jakiegoś zagrożenia dla pieszych. Patrzcie, że to dzisiaj tak funkcjonuje. 6, a to jest 8, tak. Chyba, tak jest dokładnie. Mamy tu wzdłużne parkingi, tu nam powstaje parking też, którego chyba dzisiaj nie ma. To znaczy, Panie Prezydencie, w tym miejscu nie ma parkingu, ale jest chodnik i tam stoją dzisiaj samochody. Gdyby zostały te trawniczki, to ja myślę, że one za jakiś czas zamienią się w blisko. Ponieważ tu przy 8A jest też granica, chodnik jest już terenem wspólnoty 8A. Ja bym proponował właśnie... Mówimy tutaj o tych dwóch miejscach, tak? Tak, polikwidować właśnie i tam jeszcze też wyżej przy 6C polikwidować te trawniczki, dlatego że z tego co ja obserwuję, takie kawałki trawników zamieniają się i tak później w Krypisko. Można zobaczyć, taki jest przykład na ulicy Łęgi, przy budynku Łęgi 11, gdzie jest tam metrowy pasek trawnika. Dzisiaj tam samochody parkują. Także jeśli to jest możliwe, to bym prosił... Myślę, że możemy wynieść lekko i to kostką budynkową uzupełnić. Dokładnie. Natomiast z punktu widzenia dokumentacji pozwolenia na budowę nie będzie to parking. Później, jak sobie samochody staną, no to będzie problem samochodu, tak? Tak jest. I Panie Prezydencie, jeszcze jedna uwaga na wysokości Sobieskiego 3. Tak, z prawej strony. Już teraz jest na dole to. Dzisiaj tu samochody stoją prostopadłe. Tutaj? Tu stoją prostopadłe. One dzisiaj będą parkowały wzdłuż. I czy nie można by było, ja wiem, że to jest trochę na zakręcie, i pani projektant wtedy mówiła o tym, że
nie można prostopadle parkować na jakichś takich naukach. Dziękuję za pomoc. Czy tu nie szłoby, bo tu jest kawałek zieleni. Chodnik jest nasz, ale zieleń i ten to już jest miasta. Czy nie można by tu zrobić prostopadle w tym miejscu? Zanotujemy tą uwagę. Natomiast jeżeli się da, to jak najbardziej. Natomiast to mi kolega dyrektor podkłada, że to jest rzeczywiście łuk i może być z tym problem, tak? Jesteśmy. Ale bo proszę, że chodnik jakiś można. Zresztą tutaj pan jeszcze podpowiada właśnie tutaj słusznie, że można by było w tym miejscu wtedy, jeśli nie można parkingu, to zróbmy chodnik. No chodnik zróbmy, a resztę sobie ludzie sami to zrobią. Czyli podobnie tak jak mówiliśmy przy 8A, tak? Czyli zróbmy chodnik, tak? Taki szeroki. Z kostki, nie szóstki jak to chodniki, a ósemki, tak? Betonowe i wtedy jak ktoś wjedzie, to się nic nie stanie. Ja przerzucę się w tej chwili na kolejną planszę, bo tu jesteśmy na arkusz 2, będzie dalsza część. To jest piekarnia, to jest jakiś handel, tak widzę. PSS. PSS. Tak. I dotychczas samochody po prawej stronie parkowały prostopadle. Też tutaj. Tak. Tu nie, po prawej stronie. Po lewej jest chodnik. Tu jest chodnik zaprojektowany, ten kolor taki czerwonkawy, taki ceglasty, tak? To jest chodnik. Tutaj mamy już szkołę, to co wspominałem o tej zatoce autobusowej i bezpośrednio przed szkołą to spopadły miejsca parkingowe w tym miejscu. Tak było. Plus chodnik. Plus chodnik. W tej wersji byłoby trochę więcej. A tam pod dziewiątką to nie można inaczej parkować, tak jak teraz parkujemy? Bo teraz może będzie. Przy Sobieskiego 9. Tak, czy pan prezydent mógłby wrócić, a pan Wyszyński by wtedy... Bo dzisiaj, bo tutaj jest problem, że jezdnia będzie, ona ma 6,20, a będzie powiększona do 7 metrów, domyślam się. I dlatego nie zmieściłoby się prostopadle parkowania. Czy na przykład kosztem tego lewego... Bo po lewej kosztem przesunąć jezdnię w lewo, żeby tu po prawej można prostopadle patrzeć. Ja z jezdnią nie chciałbym, szanowni państwo, przeskakiwać, bo to jest kwestia infrastruktury podziemnej jeszcze, tak? Każde przesunięcie jezdni wiąże się z przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, tak, wodociągu, teletechniki i tak dalej. Więc to raczej... No i łuki poziome też, tak? Więc tutaj... Natomiast w prawo, a nie w lewo mamy maksymalnie od tej zielonej linii, nie wiem czy ona jest widoczna, to jest granica pasa drogowego, granica działu. Tak jest. Idziemy od działki do działki, tak jak to się dało. Ale wtedy może, bo teraz nie wiem ile tam wychodnik został, bo wiadomo, że 1,5 metra musi zostać. Wychodnik jest dość szeroki, można przesunąć. No, czy właśnie ta koncepcja, o której wcześniej mówiłem, połączenie parkingu z chodnikiem, żeby było bez wysokiego krawężnika. Nie, aby tu pewnie przejdzie. Audyt BRD to jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tej chwili są nowe wymagania. Nie tylko kierowcy, mamy też dużo osób pieszych, tak? No, nie można teraz zrobić samych parkingów i o pieszych zapomnieć. W tej chwili każda dokumentacja musi przejść taki audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego i to inny projektant się pod tym podpisuje i jakby robi odwrót pod względem właśnie bezpieczeństwa, bo w przypadku w przyszłości, jak będą jakieś kolizje, zdarzenia, tego oczywiście nikomu nie życzymy. Ale jak nie daj Boże, jak potrącony zostanie pieszy, to wtedy się cofają do wszystkich, którzy się pod tym podpisali. Nośny ciężar samochodów, które tam ewentualnie by parkowały. No właśnie powiedziałem, że wtedy chodnik nie miałby 6 cm. To wtedy mogło zniszczyć lodę. Tylko ósemkę, tak? Kostka betonowa i podbudowa betonowa. I wtedy... Ale to 3,5 tony, żeby napisać. No dokładnie tak, tak. Ale dzisiaj jest zakaz, nie? Ciężar samochodów, no bo przyjedzie 10-tonowy diabeł. No dokładnie.
Czyli jesteśmy przy szkole w tej chwili. Tamtędy jeżdżą. Ta połowa dojazdowa została przez miasto zrobiona, a druga połowa jest ma same dziury. Chodzi o to, żeby jednak normalny przejazd zrobiony, bo tam jest z betonu. Tak, no jest tutaj, ja tutaj pokazuję, to jest. To jest przejazd tak, przez tak. Tu jest wjazd normalnie, a beton pociągnięty. Tylko, że on przez cienkie płytki chodnikowe przechodzi i krawężnik do krawężyska jest dolana tylko warstwa betonu i ludzie tak przez to przejeżdżają. A ponadto końcówka, druga połowa tego łącznika jest niezrobiona dalej. Ona jest po prostu dalej w tych płytach i z takimi stawkami elastikowymi, ale nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to zrobić. Czy to się po prostu łapie. Chodzi o przejazd dalej tak. Do szkoły i tam dalej. Tak, tak. I tam dalej. Mówię, tu całych płytek i z tego elastika i tak jest, jak jest. Dzisiaj mogę z Państwem o tej dokumentacji rozmawiać. Oczywiście nie wykluczamy, że przy okazji inwestycji zawsze jakieś drobne zmiany robimy. Jak jest potrzeba, to czasami możemy pozapasować. Jak nie, to chociaż, żeby po prostu zrobić ten przejazd, który przychodzi z tego łącznika przez chodnik. Żeby chociaż to zrobić. To ten początek. Tak, to początek. Dobrze. Chociaż. Panie prezydencie, pytanie. Nie, może zostańmy. Wyjazd ze szkoły. Tak, tutaj. No to jest właśnie to. Dokładnie. To jest pas zieleni. Tutaj pokażę palcem. Co to jest? To jest parking, ale ażurowy, taki, który wody przynosi. To uzgadnialiśmy, że nie może być ze względu przepisów, więc jest utwardzony zamiast parkingu. Ale tak. Będzie to dużo, ale to nie ma. Tak. Ale pomyślcie panowie też, żeby kostka. Dlaczego? Nie wiem, czy on przejdzie audyt, tak? Ale. Przy samym. Dziś tu stoją cztery samochody. Teraz są cztery miejsca. Z jednej i z drugiej strony. Tak jak tutaj z panem mówił, zrobimy. I tam w górę nie jest nawet miejsca dla inwalidów, co do szkoły dochodzą. My tak rozważymy. Tak, nie będzie to. Musi być wyższy, tak? Znaczy, ja muszę przejść. Ale żeby była kostka, jak tu któryś z panów powiedział, kierowca, czy tam. Chyba pan nawet mówił. Poradzimy sobie. Znaczy też nie wiemy, czy tam lampy oświetleniowe, jeśli nie zostaliśmy. Na rogu jest lampa oświetleniowa. Z tej strony jest lampa. To jest, bo tam przed chwilą się świeciło. No ale dziś mamy, to co, przepisy się zmienią, rozumiem. Nie, bo będziemy demontować istniejące oświetlenie, będzie nowe budowane. Bo jest własnością energii oświetlenie, więc... Powstanie wszędzie szereg nowych słupów naszych, tak? W ramach z przebudową te nowe słupy oświetleniowe. Ale prosiłbym panie prezydencie, żebyście rozważyli te... Rozważymy, no powiedziałem, zapisana ogólna uwaga. Myślę, że dobra sugestia, żeby to rozważyć. Dalej mamy z miejsca zarówno prostopadłe, jak i wzdłużne. Po lewej stronie prostopadłe plus chodnik. Po prawej stronie tutaj mamy prostopadłe, następnie wzdłużne. To jest Sobieskiego chyba 13, tak? To widzę. 13. Tu jest 13, tak. Też właśnie pan radny ciebie pod górę. My jesteśmy 17, przebije. Tu jest 17, to jest blok 17. Mamy wyjazd. Przy czym rzeczywiście ja nie wiem, czy na tych tutaj wysepkach nie powstaną nam słupy jeszcze oświetleniowe, bo gdzieś te słupy też musimy wstawić. A zawsze każdy wyjazd to musi być lepiej oświetlony. Dzisiaj lampy są po jednej stronie. Dzisiaj lampy są po lewej stronie. Następnie wzdłuż 17 mamy miejsca prostopadłe na całości. Przechodzimy do... Panie prezydencie, sekunda. Jeszcze Sobieskiego 21, Liza B 17. 20, przepraszam. Tak, tu jest 20, tak. Jeszcze troszeczkę do góry. Znaczy, nie, odwrotnie jest. I po mojej lewej stronie do tego przejścia. O właśnie, tutaj jest dzisiaj około 12 miejsc parkingowych. To wygląda tak. I tam jest lampa. Tam jest lampa. Ta lampa, ja to bardzo wiem. To jest lampa, ona jest chyba tutaj, jeśli dobrze widzę. Tu tak. I dzisiaj jest, są takie frizy. Prośba, pomyślcie Państwo również o tym, żeby kostka, może być nawet wysoki parking, równie dobrze tutaj, koło 17, tak? Tutaj dzisiaj też stoją samochody. Ja rozumiem, że być może będzie tu lampa, okej, okay, nie ma problemu. Ale lampy są po jednej stronie. Tak jest, ale dzisiaj stoją tutaj cztery samochody, po tej stronie.
ja tutaj tylko wrócę do tego, co pan prezes mówił. 320 miejsc, fajnie, ale my za moment będziemy gdzieś tutaj i te miejsca de facto zyskają mieszkańcy Sobieskiego, ale Austrone Boles... W górnej części, no tak powiem. Natomiast uważam, że część mieszkańców Sobieskiego tu będzie pokrzywdzona. Tam fajnie, tylko no, przyzwyczajenie ludzkie jest takie, a nie inne. Teraz, czy spod 17 ktoś będzie biegł autopostawić? Jak wspomniałem, tam gdzie jest zieleń, możemy to rozważyć, aby to utwardzić kostką. Tak, będzie to wyniesione, no ktoś będzie chciał łamać przepisy na własną odpowiedzialność, będzie parkować, tak? Następnie mam już skrzyżowanie z ulicą Łęgi. No ale przed 21 też nie ma żadnych parkingów. 21 jest tutaj, tak? No w obrębie skrzyżowania nie mogą być parkingi. Mamy jedno skrzyżowanie, mamy przejście dla pieszych i mamy skrzyżowanie. Tutaj żadnego parkingu nikt... Ale w tej chwili dłużny jest. Ale w tym miejscu już nie. W tym miejscu nie ma. Tutaj są przed 21, on zahacza 21, tutaj już poprzeczne miejsca. Tu mamy 21 blok w tym miejscu. Więc to już łapiemy. Natomiast w obrębie skrzyżowania na żaden projektant no niech będzie chciał uprawnień stracić, nie podpisze się pod czymś takim. Panie prezydencie, od razu jak już pan pokazał 21, to miejsce tam wolne parkingowe, które jest z tego wyjazdu, pan też proponowałbym kostkę, ale pan dyrektor nie notuje. No zanotował, tam gdzie się da, wszędzie dotyczy to całej Sobieskiego. Ja nie będę tam teraz powtarzał. Tam gdzie się da, to zieleń wymienimy na kostkę. Oczywiście na tak? No i teraz tutaj. I tutaj, szanowni państwo, wypowiedzcie się, bo pomysł jest dosyć rewolucyjny, będzie skutkował na pewno przez kilka lat odnośnie górnej części ulicy Sobieskiego, aby ją przerobić na jednokierunkową. Nie, ja osobiście. Jak już raz to zrobimy, to już nigdy do tego nie wrócimy, to jest raz. Dwa, ale my ludzie na to złożyć ruch i będzie to samo. Zrobienie chodnika, tak jak tam był zaznaczony przy garażach. To jest bez sensu. Po prostu tak i tak nie będzie chodził. No przecież zrobienie przy garażach po tej stronie chodników to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. Tam nikt nie będzie chodził, bo chodnik jest przy bloku i zupełnie wystarczy. Ponadto jeszcze można by chyba rozważyć jedną rzecz. Tam są garaże. I przy tych garażach jest potężny plac. Ja wiem, że to jest właściciel tych garaży. Ale jeżeli kiedyś było im sprzedane, to może trzeba było od nich odkupić. Nie trzeba kupować. Tak zwana służebność przymusowa. Tak, no też może. Jest i tam gdzie jest miejsce, to 1:150, każdy właściciel garaży ma, to Urząd Miasta występuje i zajmuje to miejsce pod chodnik bez zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Nie trzeba drogi zwężać i robić chodnika po drugiej stronie. Tu jest bezużyteczne. Nie ma sensu. Garaże. Tak. No, kół tutaj o tym miejscu mówiliśmy, tak? Tak. Stronę szkoły, prawda. Tutaj też jak gdyby widać zatokę autobusową, ona w tej górnej części też była. Tak, ona będzie przesunięta. Zatoki, no musi być chodnik, no ludzie muszą zejść, tak? Oni mogą wysiadać do lasu. Panie prezydencie, tutaj będzie jest w tym miejscu. No dobrze, ale przecież można zlikwidować chodnik, już nie będzie tego problemu. Chodnik, jeżeli zlikwidujemy, tak. Przyjmiemy pana kolejny wniosek, aby było to jezdnia dwukierunkowa, to musimy wejść, to nie wejdzie żaden chodnik, ale tu się jezdnia poszerzy do 7 metrów. Ona cię ma 4 metry. Ta skarpa, ona jest coraz niższa tutaj, także nie byłoby problemu, żeby się dogadać z podzielnią, żeby odrobinę tej skarpy obciąć, a chodnik tutaj, on musi być w 5,5 metra. On naprawdę musi mieć tutaj... Ale... Pozwolenia jest tam dobudowe. Żeby mieć chodnik musi mieć 1,5 metra. Nie ma tam 1,5 metra. Ale nie mówimy, co jest dzisiaj. Mówimy o nowym projekcie. W każdym razie ten chodnik, który tutaj jest, on miał służyć tylko po to, żeby ludzie mogli przejść przez tą ulicę. Natomiast z tej strony on nie służy nikomu. I tutaj w projekcie jest zduplikowany chodnik z obu stron ulicy Sobieskiego, gdzie od strony północnej jest kompletnie bez sensu. On ma sens w momencie, kiedy przy sklepie Borys i przy przejściu w stronę ulicy Zachodniej, jak najbardziej, czy na fragmencie przystanku autobusowego pod lasem, na zupełnie na północy osiedla, ale tam też, gdybyśmy mogli przejść do tej drugiej planszy, właśnie tam, gdzie jest
ten przystanek. Ale przy garażach przecież nikt nie będzie chodził. No. Nie będzie chodził nikt pod lasem, to po co tutaj robić staje drogę? Tu jest sklep, tak? Tu na rogu jest sklep, więc jeszcze tutaj jest to było uzasadnione. Natomiast tutaj, jeżeli możemy wejść właśnie tą część, gdzie jest przystanek. Okej, wystarczy, że nie musi pan przechodzić na inną parę, tak? Tutaj są miejsca parkingowe i kawałek, możemy jeszcze troszkę tak, żeby widzieć troszeczkę więcej. Ja bym mógł panu do góry przystanek. To u nas mam 3 samochody. Okej, dobra. Tutaj obok jest przejście dla pieszych. Jest fajnie zrobione, że jest ten pas zieleni i oczywiście bo przejście dla pieszych można zrobić. Dwukierunkową bez chodnika po prawej stronie. No tak, ale z kierunkiem jednym kierunkiem pojazdu autobusu. Tak, bo jeżeli autobusy tylko w dół kierunka, to też mamy parkingi po obu stronach, to by autobusy też tak jak powiedział. Bardzo proszę, nie rozumiem, bo nie mikrofon, bo to będzie nam łatwiej podejść dyskusję. Ja poproszę panią rzecznik, żeby mikrofon państwu podawała. Wtedy nie będziemy się przekrzykiwać, będziemy się wzajemnie słyszeć. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby. Tam się pan, o, właśnie na koniec. Ja przepraszam bardzo, mnie przez chwileczkę nie było. Tylko jedno pytanie. Ta ulica jednokierunkowa, jaką będzie miała szerokość? 4 metry. I teraz tak. Jeżeli chodnik pod lasem był zlikwidowany, istnieje możliwość poszerzenia tej drogi? Oczywiście. Oczywiście, że tak. I teraz tak. Panie prezydencie, tą drogę się robi przynajmniej na 20 lat. Koncepcja na razie jest jednokierunkowa. A nie daj Boże, jak się coś zmieni, i teraz tak, w przypadku awarii obojętnie jakiego samochodu, jeżeli ustanie samochód, drugi już to nie ominie. 4 metry to jest bardzo mało, jeżeli mamy to w miarę bezpiecznie i tym chodnikiem, który nikt nie będzie chodził, tam będą rosły tylko chwasty, nic więcej. Poszerzyć tą drogę maksymalnie jak tylko można, pod względem technicznym oczywiście, ale żeby ona po prostu była szersza. Nie, ta jedna kierunkowa, jeżeli koncepcja zaakceptują wszyscy, ja jestem za tym, bo to tam nadkładamy po 200 metrów, ja jestem zwierzowcy. Jeżeli ma być, bo jak dwukierunkowa, państwo, to musimy przejść go ponad 7 metrów. A jeżeli ma być to jednokierunkowa i ona będzie szeroka, ona będzie bezpieczna, bo tam będą również i jak pan prezydent mówił, będzie mógł jechać bezpiecznie rowerzysta i bezpiecznie w razie czego będzie można ominąć pojazd. Dlatego tyle. Przy wieżowcu. Ja wierzę, że ja sam wieżowcu. Ja tam tędy zjeżdżę. Czyli w koło pan będzie jeździć do Chorzów. Kochani, będzie drożna również ulica Zachodnia prosto. Będzie zrobiona? Tak. W ramach tej przebudowy, z tej części, którzy mają tu garaż, tak będą chcieli jechać do miasta, nie będą musieli jechać naokoło. Tak, tylko to sobie łącznikiem skręcą, tak? I to, no tak, ale jak wyjadą... Kawałek, on tutaj jest, tu jest ten łącznik. On będzie zbudowany, będą mogli zachodnią z tej części dojechać, zachodnią do miasta. A 42 jak ktoś mieszka? Wie pan, przepraszam, to musi całe w koło objechać. Musi całe w koło objechać, to jest raz. A po drugie, ja nie rozumiem dlaczego ma być jednokierunkowa. No nie rozumiem. Wszędzie się robi, żeby udrożnić, żeby większy przepustowość samochodów było, a my zrobimy podpórę. Bo przecież jeżeli zrobimy już węższą drogę, to ja nie wierzę, że kiedykolwiek wrócimy z powrotem do szerokiej. Przecież zostawmy tą szeroką, jeżeli tak, to zróbmy nawet na... Zróbmy tą 720, zróbmy na próbę, jeżeli tak, to zróbmy na jakiś czas jednokierunkową tą drogę i zobaczymy, co ludzie powiedzą po jakimś czasie. Bo przecież tak też można zrobić, zlikwidować chodnik po prawej, zróbmy to na próbę drogę, ale już taką, że może być dwukierunkowa, czyli te 720 i zróbmy ją na jakiś czas na próbę jednokierunkową. A nie wierzę po jakimś czasie, że ludzie nie powiedzą, że chcą dwukierunkową. Możemy zrobić jedynie tak, jak pan proponuje, 6 czy 7 metrów. Nie, 720, tak jak ma być, tak jak ma być droga. 7 metrów, 6,20. I wtedy na próbę zrobić drugą część jednokierunkowa, bo dzięki temu na tym pasie nieużywanym będą mogły parkować pojazdy. Tak jak to jest na ulicach jednokierunkowych. Jest to też rozwiązanie, jak mówię, że przyjęliśmy rozwiązania, które tutaj padły na sali. Wtedy pomysł ulicy całej jednokierunkowej, no nikt nie wygwizdał, tak? Więc żeśmy go zanotowali, zostało to przyjęte, co tutaj padło. Ale równie dobrze można zlikwidować ten chodnik po prawej przy garażach i tam
tak i tak nikt nie będzie chodził. Oczywiście, jak zrobimy 7 metrów, to chodnik z automatu zniknie, bo go nie ma tam miejsca, bo tam jest wąski pas na dworze, tak? Czy jeszcze jakieś... Miejmy świadomość, że wtedy nam znikną miejsca parkingowe. Ale przepraszam, panie radny, bo wszyscy na nas nie możemy mówić. Jeżeli zrobimy drogę, tak jak pan proponuje, 7-metrową, to wtedy miejsca parkingowe w tej koncepcji, którą dzisiaj przedstawiłem, znikną po tej prawej stronie, bo tam wejdzie pas drogowy. Ale rzeczywiście, zróbmy na próbę ulicy Jednokrotnych, zobaczymy, czy się przyjmie. I w takim układzie będzie można jeden pas wykorzystywać po prostu do parkowania. Będzie wspólne miejsce, ale będziemy jednym szansą. Panie prezydencie, bardzo proszę. Ale jeśli będzie teraz ruch jednokierunkowy na tej ulicy, to wiadomo, że cały ruch z góry przeniesie się na ulicę Węgli. A dzieci co do szkoły jak doszły? Bezpieczeństwo gdzie jest dla dzieci. Nie przejścia. Ale przepraszam, ja tego pomysłu nie zgłosiłem, tak? No nie, ja mówimy. Z państwa zgłosił, tak? Myśmy to przyjęli, tak? Ale proszę pana. A kiedy pan powie, jak w tej chwili dzieci chodzą do szkoły, są tam przejścia na Węgli, czy nie ma przejścia? Ale teraz jakiś ten naokoło będzie rzucał dzieci się na Węgli. Pan nie rozumie? Tam jest znak zakaz wjazdu dla wszelkich pojazdów bez karetek i tak dalej. Ten znak jest tak naprawdę martwy i tak każdy korzysta wjeżdżając pod blok, choćby wyładowując swoje, że tak powiem, zakupy i tak dalej. Można by tam wstawić równie dobrze znak zakaz postoju powyżej 3 minut. Do 3 minut można by wjeżdżać pojazdem, że to nikomu nic nie zagraża. No, nie myślę, że w ciągu 3 minut pożar na tyle się zmieci, czy jakieś zagrożenie, gdzie służby odpowiednie zajmują i tak dalej. Także no, sądzę, że to jest martwe. Druga sprawa, jeśli chodzi o... Sobieskiego 52? To ja tak. Panie prezydencie, bo... To właśnie to pan z kierownik osiedla odpowie, bo on ten znak postawi, tak? No. Nie, ja jeśli chodzi właśnie o znak, to tutaj z policją miałem do czynienia, że tak powiem, i jeśli chodzi o osiedle, to pisałem pismo do władz osiedla. Właśnie władze osiedla twierdzą, że to jest znak postawiony przez miasto, a nie przez osiedle. Także tutaj jest napisanie, to było w marcu tego roku, jeśli panowie z Rady Osiedla to sobie przypominają. Także walczyłem z tym tematem właśnie, no bo siłą rzeczy załapałem się na mandat za parkowanie, bo znalazł się jeden mądry, który sobie zrobił z tego źródło, że tak powiem, tanich łatwych mandatów dla mieszkańców. Ale to nieważne, no to jest taki jeden z pomysłów. Kolejny pomysł, jeśli chodzi o parkowanie tam. Można by poszerzyć ten parking i właśnie ta prawa strona jest kompletnie niepotrzebna, tam kompletnie nikt nie chodzi. Osoby z osiedla, które chodzą do autobusu choćby na pętlę tramwajową czy gdziekolwiek, one i tak chodzą tutaj koło naszego bloku, przechodzą terenem osiedla, a nie chodnikiem. Także ten chodnik jest nam kompletnie niepotrzebny tak naprawdę. Mają taką tendencję, żeby oddzielać istniejące chodniki już teraz, i które będą przebudowywane w ramach tej inwestycji, dodatkowym pasem zieleni. Rząd jest wyjątkowo zielonym osiedlem, z bardzo zadebnymi trawnikami wewnątrz osiedla. I takich dodatkowych pasów zieleni pomiędzy chodnikami, a jest nie potrzebujemy tutaj, bo po pierwsze uszczupla to bardzo pas drogowy, w związku z tym jest węższa jezdnia albo znikają nam miejsca parkingowe, a po drugie mamy taki przykład koło Babilonu, gdzie się mieci Uchaliny, gdzie jest czasem punkt szkolny tutaj u góry, koło przychodni. Tam jest taki pas zieleni, od kilku lat tam walczyliśmy, żeby utwardzić to miejsce do parkowania, bo mieszkańcy i tak tam parkują. Tej zieleni nie ma, ona jest tylko teoretycznie na papierze w Urzędzie Miejskim. Tam trawnika nie ma, tam jest po prostu grunt uklepany, wyjeżdżamy przez samochody, które od dawna parkują. Także zupełnie niepotrzebne są te dodatkowe pasy zieleni, które zajmują pas drogowy. Tam, gdzie się da zieleń, jest zlikwidowana i będzie kostka podniesiona, a w przypadku górnej części ulicy Sobieskiego, większość, myślę, że na tej sali jest zgodna, poszerzymy do 7 metrów, więc z automatu pasy zieleni nam tam znikną, bo mamy wąski pas drogowy i zrobimy na próbę ulicę jednokierunkową. Czy w kwestii tego, co dzisiaj przedstawiłem, jeszcze jakieś może podpowiedzi? Bo to państwo tutaj mieszkacie, chodzicie często, czy ktoś może jakąś sugestię ciekawą? Bardzo proszę. Poczekamy. Tak? Mieszkam na Łęgi koło sklepu Rządzik, nie? I te wieżowce na rogu, co są, tam zauważyliśmy, że wszyscy kierowcy się przenieśli tam na nasz parking, nie?
i tam jest katastrofa. Nie wiem, czy tam nie mają parkingu, czy zabrali im, czy... Chodzi o to, żeby szło tam powiększyć, też nie mówię dla zwierzątka. Miejsce jest, żeby można było zrobić parking, więc... To jest przebudowy. Tak, tak, ale w miarę posiadanych środków i w miarę możliwości tych miejsc parkingowych staramy się, żeby było jak najwięcej. Odpowiadam teraz na to pytanie, które tutaj Pan wcześniej powiedział, to chciałbym powiedzieć tak. Tamten zakaz wjazdu obowiązuje na wniosek Straży Pożarnej z tego powodu, że to jest służy dla Państwa bezpieczeństwa. Żeby tam nie stały samochody. Tam ma dojechać karetka, straż pożarna. Sami widzieliśmy, jaki problem był w momencie, kiedy pożar w 2006 roku był w wieżowcu Sobieskiego 50, gdzie wszystko było obstawione, zanim samochody odjechały, to troszkę czasu minęło. Odpukać niemalowane, żeby tylko więcej takich nieszczęść nie było. Natomiast ten znak został postawiony. On ze znaku zakaz ruchu na znak zakaz postoju, tak? Bo o to chodziło, tu ja nie, pani sam. Więc uważam, że to jest pomysł wart rozważenia i może faktycznie można go zrealizować pod warunkiem, że jednak te samochody tam nie będą parkowały. One, to nie jest mój wymysł, to nie jest jakaś tam kontra przeciwko mieszkańcom, tylko konkretnie to jest bezpieczeństwo. Bo raz w roku jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przeprowadzić próbę tak zwanego suchego pionu. Ponadto Straż Pożarna, Policja zwracają uwagę właśnie na dojazdy do wieżowców. Z uwagi, że do każdego pożaru, nawet jeśli będzie pożar wieżowców na parterze, to jedzie drabina, bo nie wiadomo, gdzie jest ten pożar, jak to się skończy. I pewne reguły gry są inne dla budynków niskich, a inne dla budynków średnio-wysokich czy wysokich. To ja bym... Także jeśli Pana nie satysfakcjonuje ta odpowiedź, to proszę o kolejną jakoś takie spotkanie i postaram się to wytłumaczyć. Dziękuję. Ja mieszkam po 42 i tam jest teraz był przystanek autobusowy, co było zabrane nam parkingi, a teraz będzie tylko przystanek, ten parking będzie tam taki króciutki, tam chyba na 2-3 samochody. A gdzie następne samochody postawić? Bo kawałek dalej będzie tylko pętla autobusowa na tym skrzyżowaniu. A tutaj nie ma. Po długości wcześniejsze... To jest ten główna część? Tak, tak. To było tak szybciutko już było pokazane. Przed Zatoką. Tak. Przed Zatoką tam ci mają, będą mieli podłużne parkingi. U nas będzie jeden tylko, no i tam te żółte takie, co niby można... Tak jest. No, tak. Taki jak jest teraz. Tak jest teraz. Bo przecież wiadomo, że ludzie sobie skracają drogę i nigdy nie będą tak i tak. Tylko na przykład jeden... A tyle ludzi się tutaj przemieszczą. Ale tam jest teraz takie. No tam jest taki chodnik rzymski, bo to jest z jednego. To jest moja praca, ja go No, to dziękuję. Także to taka propozycja, że może zrezygnować z tych chodniczych wzdłuż, nie? A to tak naprawdę na miejsce nie da, tak? Bo miejsce i tak są to stopadłe. Dokładnie. A ludzie wysiadający tutaj w okresie stopów z tego pojazdu, to przejdą sobie twardą, suchą stopą, tak? Więc tutaj nic nie zyskujemy, likwidując chodnik, a myślę, że to w kosztach całej inwestycji to jest naprawdę... Drobiazg. To jest drobiazg, tak? Jeżeli Sobieskiego cała będzie dwukierunkowa. Ostatnio Pan mówił, że być może ruch autobusów będzie się odbywał w obu kierunkach. Wszyscy byli prawie, że przekonani do tego, że jest to bardzo złe posunięcie. I była też decyzja tego rodzaju, że na wszelki wypadek wybudujemy zatoczki po prawej i po lewej stronie, bo być może kiedyś się coś zmieni. Jeżeli by miała zapaść taka decyzja, przeciwko której mieszkańcy są przeciwni, to najbardziej przeciwni są mieszkańcy ulicy Sobieskiego 26 na wybudowanie naprzeciwko tego budynku, gdzie to było w projekcie, zatoczki dla autobusu. Ponieważ to byłaby zatoczka najbliżej położona w budynku. Później po spotkaniu, gdy niektóre przekonywały, został uwzględniony. To co Państwo chcieliście, to dzisiaj ta koncepcja jest druga uwzględnia. Szanowni Państwo, ponieważ patrzę, minęła godzina, więc... O, jest, przepraszam, Pani tam jeszcze.
usunięcie kawałka zieleni i zamienienie na postojowe miejsca. Tam przy budynku 5 są takie trzy miejsca, gdzie samochody parkują. W sumie już tam trawy nie ma, tylko jest jakieś jedno wielkie klapsko, żeby to uwzględnić i troszeczkę ten parking przedłużyć, końcowego przesunąć w głąb osiedla. Przystanek przy Łęki 5 jest bardzo blisko, około 200 metrów od tam leży tego koło rynku, więc wydaje się niepotrzebny ten przystanek, a zrobić koło garaży, tam koło Boresa, żeby to był przystanek końcowy. Już cała góra wtedy by mogła bez problemu, dźwigając siaty i wracając z miasta, wysiąść sobie i dojść. Wozokilometry się w ogóle nie zmienią, bo będzie ten sam kilometr, te same przyjazdy po tym kilometrze. Chodzi tylko o przesunięcie początkowego i końcowego o jeden przystanek dalej. Tam jest... ...przebudowywać. Na pewno będzie to kolejny etap przebudowy ulic na osiedlu mieszkaniowym rząd, natomiast dzisiaj o tym jak gdyby nie rozmawiamy. Więc do tego jeszcze pewno za rok, dwa, trzy trzeba będzie powrócić i wtedy rozmawiać szczegółowo o ulicy Łęki. Natomiast przesunięcie pętli autobusowej, ta pętla, jak wiemy, po osiedlu rząd już sobie skakała, w wielu miejscach była, tak? Zawsze mieszkańcy jakiejś części tam, którzy ją mieli pod oknem, to protestowali, albo niektórzy byli zadowoleni. W tej koncepcji, którą przygotowaliśmy w tej chwili, jest dodatkowa możliwość dodatkowej pętli. To jest to, co wspominałem na początku, że tutaj, proszę zwrócić uwagę, jest przystanek, ale też może to, może, nie musi, ale jest to tak zaprojektowane, że będzie mogło to spełniać wymogi pętli autobusowej. Czyli powracamy, że autobus przez całe osiedle sobie pojedzie i sobie tu wjedzie i tutaj się zatrzyma, tak? Czyli nie będzie tak, że te... Nie, bo jeżeli będzie ruch jednokierunkowy... ...kierunkowi takie zostanie, to ja wracając z miasta wysiada na samym początku osiedla. Jest to dwa wentyka, bo to jest przystanek na Łęki. A jak już będzie przesunięty o jedno dalej, tam koło garażu, no to już... Ale dlaczego pani nie będzie? Bo on będzie jechał całą ulicę Sobieskiego, aż do ulicy Konstytucji 3 Maja, dojedzie tutaj przy Kroszewskiej. Tu będzie koniec. No dobrze, ale... I tu będzie koniec, a wtedy jak będzie no tak, no i stamtąd trzeba dotykać. Ja mówię o 14 i 4. To są całkowicie jest inne kwestie, jeżeli autobus przyjeżdża teraz na przykład 17 na około osiedla, nie ma problemu, to się wsiądzie, wyjdzie. Ale 14 i 4 początkowy, końcowy mają koło Łęki, tak. I tu jest kwestia przesunięcia o jedno. A będą mieli końcowy, oczywiście nie muszą mieć. Podważamy dodatkową możliwość, bo to państwo będziecie ustalać, gdzie będzie początkowy, końcowy. W tym miejscu. No dobrze, to rozumiem, będzie na samym końcu koło kościoła, tak? Tam tak, tak. A w takim razie, jadąc do miasta, to jak będzie jechał? Koło kościoła będzie przystanek? Będzie, no jeszcze nie będzie mógł wrócić, tak? Bo no, wykluczamy ruch dwukierunkowy. No i o to chodzi. Będzie jechał tutaj do miasta, ale każdy jeden, który przyjeżdża przez ruch, będzie można nim dojechać do tego miejsca, albo dalej... Wyciąż zapłacić drugie bo... dalej. No ale jakie mam jechać na jednym nie wszystkie autobusy muszą też koniecznie mieć pętlę końcową na rządzu. Możemy wprowadzić ruch pojazdów, który przejedzie sobie ulicą Sobieskiego i pętlą na tarpie końcową i początkową. Mogą być takie też pojazdy, tak? Jeżeli moglibyśmy dzisiaj nie rozmawiać o komunikacji, bo to jest na pewno oddzielne spotkanie. No ale dobrze, jeżeli dzisiaj nie będziemy rozmawiali, to potem nie będzie miejsca na zatoczki autobusowe, żeby je powiększyć. W wypadku, że potem musi autobus ustać i musi być miejsce jakieś na spoczynek autobusu. Ale w którym miejscu? No ja mówię o Sobieskiego. Zrobimy małą, wąską zatoczkę. Ale robimy zatokę, ja wspominałem, mamy pas drogowy, który ma szerokość różnie, od 7 do 10 metrów. Nie jesteśmy w stanie wybudować w ramach tego pasu drogowego zatoki autobusowej. Tam, gdzie to się dało, bo tu akurat w tym miejscu dochodzą działki również gminy miasto Grudziądz, to jest ta zielona linia. I tu w granicach pasa drogowego i działek naszych miejskich, bo to jest rezerwa pod przyszłą rozbudowę ulicy Konstytucji 3 Maja, mogliśmy dodatkową możliwość pętli wprowadzić, tak? Natomiast tam dzisiaj, gdzie jest pętla autobusów, to jest jakby poza zakresem dokumentacji, ona jest sobie przy ulicy Łęki, tak jak pani wspomniała na początku. To są tereny miejskie, więc można to wykorzystać.
Ale to mówimy o przebudowie już ulicy Łęgi. Nie, nie, ja mówię o Sobieskiego, żeby przenieść przystanek końcowy z ulicy Łęgi dalej na Sobieskiego. Proszę mi wskazać, ja wyświetlę tą planszę, proszę pokazać. To wie, gdzie jest system Borys, bo tak jak kupują państwa, panie sobie. Przy zachodni, jest zachodni. Zostaje, a może zrobić w ten sposób, żeby on tam miał tą pętlę, ale jak z miasta przyjeżdża ten autobus, żeby on przejechał przez całe osiedle, dojechał do ronda, które tutaj będzie wybudowane, tu byłby końcowy przystanek i od tego ronda do tej pętli pusty by jechał. Tutaj wszyscy wysiadają, koniec, autobus przejeżdża na pętlę i tam zaczyna swoją drogę i jedzie wtedy ponownie przez osiedle i nie przesuwamy tego ronda. Autobus dostaje, autobus tam sobie powstać, czekać 4-14 w kierunku w Łęgi. Czyli 28, 26, tam po drugiej stronie jest bardzo. Jak tam jest rozwiązane? Chciałbym zobaczyć. Od Łęgi w górę. Tutaj mamy tą zatokę autobusową. Bus się zatrzymał koło tego parkingu. Natomiast tutaj, tu już mamy ten zakręt i garaże. Natomiast ustaliliśmy, że ten chodnik tutaj znika. Te miejsca parkingowe po prawej stronie znikną. Bo ta jezdnia cała nam się przesunie tutaj na dół, bo ona będzie szersza. I tak zrobimy, jak państwo sobie z tego życzą. Natomiast odpowiadając panu na... Aby ten autobus dwukrotnie, każdy, przejeżdżał wokół osiedla, oczywiście wszystko jest możliwe i dopuszczalne. Tylko miejmy świadomość, że każdy taki puls kosztuje. Jest to dodatkowe 3 km. Każdy kilometr jest to jeden wozu kilometr, tak się rozliczamy ze spółkami transportowymi. To jest około 8 zł. Czyli jedno objechanie osiedla jest to 24 zł. Razy ilość kursów dziennie, razy miesiąc, razy rok, wchodzimy już w setki tysięcy złotych i trzeba będzie, oczywiście można tak zrobić, w innej części miasta, bądź u państwa, część linii czy kursów skasować, aby ten deficyt uzupełnić. Więc gdy będziemy bogaci, a wierzę w to, że miasto nasze, bo ma potencjał, kiedyś będzie, to możemy sobie jeździć w różne strony, natomiast musimy też patrzeć na ekonomię. Ale tu może jeszcze nie zrozumieliśmy. Plankiem dla autobusów 4-14, te, które kończą bieg na osiedlu, nie była ta pętla, która jest przy targowisku,
tylko żeby tutaj przy tym rondzie, który ma tutaj być. I jedynie pusty byłby przebieg, tu właśnie od kościoła do tego rondza. No, ale po raz kolejny objeżdżać osiedle, rzeka, jak tak, wystartuje. Tak, ale wybrać ludzi. 3 km. Ale on zabierze tych pasażerów. Bo co to da, że tu będzie końcowy przystanek na rondzie i potem ktoś będzie chciał udać się do miasta i będzie musiał do Konstytucji 3 maja. Ja się cieszę, że Państwo dzisiaj tak się przyzwyczailiście do autobusów, bo 10 lat temu, czy 11, Państwo wtedy wszystko jeździło dołem Konstytucji i miało pędzle, tak? Ale cieszę się, że Państwo sobie tego pomysłu. Natomiast ja myślę, że jak będziemy robić zmianę kursu autobusowych, to na pewno będzie to za rok, czy za półtorej będzie takie spotkanie Pani Naczelnik Leczewska z Państwem przygotuje i zrobi. Szanowni Państwo,